Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Chmaro, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o nowym feature'ku, nad którym pracuje React Core Team o nazwie React Server Components. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym jest React Server Components, czy ten feature zastąpi server-side rendering, czy wykluczy takie frameworki jak Next.js. Postaram się też odpowiedzieć na pytanie, czy warto w ogóle uczyć się i już próbować tego rozwiązania. Poruszę też temat kosztów, jakie najprawdopodobniej ten feature przyniesie. Więc o tym wszystkim będzie w dzisiejszym odcinku. Jeżeli masz jakieś pytanie, to zachęcam do skorzystania z sekcji komentarzy. Jeżeli materiał Ci się spodoba, to też będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o wstęp, nie przedłużam, a teraz zachęcam do sprawdzenia dzisiejszego materiału. Zanim pokażę Wam przykłady, jak React Server Components będzie działał, to myślę, że warto jest wspomnieć o problemach, jakie React Core Team chce tutaj rozwiązać. Więc przyjrzyjmy się takim najpopularniejszym problemom, jakie mamy z single page appami, bądź ogólnie z aplikacjami, które są renderowane po stronie klienta. Więc pierwszy taki największy problem, no to jest nadmiarowy bundle. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że wchodzimy na przykład na stronę główną Allegro, no i przyjmijmy, że Allegro dzisiaj jest single page appem. Więc na stronie głównej mamy takie rzeczy jak slider, jak jakieś informacje dla nowych użytkowników, jakieś reklamy, jakieś ostatnio dodane produkty, polecane produkty, więc to wszystko musi być obsłużone przez JavaScript, czyli tak naprawdę musimy wysłać do przeglądarki, do naszego klienta kod, który buduje tą stronę. Jednak teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś od razu wchodzi nie na Allegro, na stronę główną, tylko na podstronę produktu. I tam może się okazać, że jest sytuacja taka, że użytkownik wyświetla tylko dany konkretny produkt i w zupełności nie potrzebuje mieć kodu odpowiedzialnego na przykład za wyświetlanie reklam na stronie głównej. Tymczasem w single page appach bardzo często dzieje się tak, że wysyłamy cały bundle od razu do klienta, mimo że część z tych rzeczy, które znajdują się w tym bundlu, czyli tym takim pliku JavaScriptowym, który zawiera wszystkie potrzebne funkcje, wszystkie potrzebne komponenty, z których korzystamy w naszej stronie, i one są po prostu niepotrzebne, więc nadmiarowo wysyłamy kod do klienta. Kolejny problem, który często jest spotykany w single page appach, to jest takie wiele krążących zapytań do API, czyli tak naprawdę wyświetlamy na przykład listę tweetów na Twitterze i najpierw na przykład pobieramy tweety, później musimy odpytać API o autora danego tweeta, później musimy na przykład sprawdzić, czy już wcześniej mieliśmy jakieś interakcje z tym tweetem, więc tak naprawdę często w tych single page appach dochodzi do takiej sytuacji, gdy zapytania krążą do API kilkukrotnie. I trzeba pamiętać, że serwer za każdym razem każde to zapytanie musi obsłużyć osobno. I czasami jest to problem, no bo użytkownik po pierwsze musi czekać na każde z tych połączeń, aż się ono spełni, tak, żeby wyświetlić jakieś dane, a po drugie jest to jakieś obciążenie dla internetu, który musimy pamiętać, że nie zawsze po prostu jest super, nie zawsze jest to stałe łącze, czasami nasi użytkownicy mogą korzystać z naszej aplikacji na znacznie gorszym internecie. Kolejna rzecz, no to taka oczywista oczywistość, czyli jeżeli mamy klient po stronie klienta JavaScript, no to nie mamy dostępu za bardzo do takich zasobów backendowych. Tymczasem jeżeli na single page appie chcemy skorzystać z bazy danych albo odnieść się do jakichś plików, które znajdują się gdzieś w zasobach backendowych, no to oczywiście musimy rozpocząć jakąś komunikację z tym serwerem backendowym i to też oczywiście po pierwsze wymaga dodatkowego kodu, który musimy napisać do obsługi tego typu zapytań, ale też serwer musi po prostu obsługiwać te nasze kolejne połączenia. Kolejny problem z single page appami to jest taki
niedoskonały code splitting, czyli mamy już bardzo często możliwość zrobienia code splittingu, czyli podzielenia właśnie tego nadmiarowego bundla w taki sposób, że na przykład na danej podstronie mamy tylko jeden fragment JavaScriptu, ale później na przykład Webpack albo jakieś inne narzędzia dzielą nam ten JavaScript w taki sposób, że użytkownik często musi czekać w dodatkowe sekundy, dodatkowy czas na doładowanie dodatkowego bundla i to też czasami jakby code splitting z jednej strony nam rozwiązuje jakiś problem, czyli ten bundle nie jest duży, ale z drugiej strony też dodaje dodatkowe problemy w postaci tego, że musimy jakoś obsłużyć dociąganie tego dodatkowego bundla. Na przykład jeżeli użytkownik kliknie w jakieś miejsce w naszej aplikacji albo zmieni po prostu pod stronę na inną. No i dobrze, no i teraz porozmawiajmy o rozwiązaniach, prawda? No bo trzeba pamiętać, że React Server Components no to nie jest jakiś taki feature, który po prostu został przez kogoś dodany dla jaj, tylko po prostu został on dodany w celu rozwiązania przynajmniej części z tych problemów, o których przed chwilką wspomniałem. Więc na początek mamy rozwiązanie. Możecie się uśmiechać, że po co mi jakiś React Server Component, skoro już mam server-side rendering, na przykład w Next.js-cie, w Nuxcie albo w jakichś innych rozwiązaniach, czyli mogę po prostu wygenerować część mojej strony po stronie serwera, wysłać ją do użytkownika i to znacząco przyspiesza sprawę. Tylko trzeba pamiętać, że server-side rendering jest taką opcją, którą oczywiście znacznie przyspiesza strony internetowe, bo od razu pewien wycinek danych wysyłamy natychmiast do użytkownika, ale też trzeba pamiętać, że ten użytkownik zwykle i tak musi dociągnąć JavaScript i dopiero w momencie, gdy cały JavaScript załaduje się na stronie, no to wtedy te dane, które przyszły nam z serwera, mogą zostać w jakiś sposób użyte, czyli na przykład może być to jakiś tweet, który możemy polubić, może być to jakaś grupa na Facebooku, z którą możemy prowadzić interakcję, więc server-side rendering rozwiązuje nam jedną część problemu, ale nie całą część, o czym za chwileczkę będę mówił. No oczywiście odcinek jest o React Server Components, więc możecie się domyślać, że jest to pewne rozwiązanie na te problemy, o których mówiłem przed chwileczką, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę najlepsze rozwiązanie to połączenie troszeczkę tych dwóch światów, czyli zarówno mamy możliwość korzystania z server-side renderingu oraz z komponentów Reacta, które są w stanie wykonywać się po stronie serwera. Tylko co to znaczy w ogóle, że te komponenty mogą się wykonywać po stronie serwera? Myślę, że to jest dosyć takie ciężkie do zrozumienia, no bo jednak przywykliśmy do tego, że komponenty Reacta w całości zawsze znajdują się po stronie klienta i są to rzeczy typowo frontendowe, typowo związane z interfejsem użytkownika, z przeglądarką, a tymczasem okazuje się, że te komponenty mogą żyć w jakiś sposób na serwerze. No i właśnie, no i o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Tutaj na początek taki przykład. Zobaczcie, mamy tutaj komponent, który na przykład wyświetla jakiś fragment jakiegoś tekstu, który został napisany w Markdownie. Markdown jest to taka specjalna składnia, która umożliwia nam po prostu składanie tekstu, czyli na przykład włączenie justowania, jakiegoś dodatkowego formatowania i żeby skorzystać z tego markdowna, no to oczywiście piszemy plik z tym markdownem, a później w JavaScriptie musimy sparsować ten markdown i wytworzyć z niego HTML. No i teraz zobaczcie, że tutaj mamy taki typowy komponent, który nie jest serwerowym komponentem i tutaj tak naprawdę, żeby obsłużyć tą operację, o której teraz powiedziałem, czyli odczyt markdownu i zamiana go na HTML, no to musimy mieć dwie biblioteki, Marked i Sanitize HTML i łącznie te biblioteki, jak widzicie, zajmują około 240-235 kilobitów. Użytkownik, owszem, może zamienić ten markdown na HTML, tylko musimy mu wysłać
wpisać JavaScript, który jest w stanie to zrobić. A teraz zastanówmy się, jak fajnie by było, gdybyśmy mogli ten komponent wykorzystać w taki sposób, że biblioteka Marked i Sanitize HTML znajdowałaby się jedynie na serwerze i nigdy ta biblioteka nie opuszczałaby serwera i nie leciałaby ona do klienta, do jego przeglądarki. Czyli tak naprawdę ma miejsce wtedy taka sytuacja, że możemy wykonać ten kod po stronie serwera, zamienić Markdown na HTML-a i dopiero wtedy wypchnąć już sam komponencik z tym odpowiednim wynikiem do naszego użytkownika bez tych dodatkowych bibliotek. I to jest w skrócie właśnie Reactowy Server Component, czyli w przyszłości będziemy mogli tworzyć komponenty, nazywać je .server.js i wtedy te biblioteki, one zostaną użyte po stronie serwera. Wynik tych bibliotek zostanie wrzucony do komponenta, a komponent już taki jakby wynikowy zostanie dopiero wysłany do przeglądarki, do naszego użytkownika. Zerknijmy teraz jeszcze na inny przykład. Jak już działamy po stronie serwera, no to domyślacie się, że możemy też wykonywać jakieś inne operacje, czyli możemy połączyć się na przykład z bazą danych. Oczywiście z bazą danych nie łączymy się po stronie klienta, bo ktoś by miał dostęp do naszej całej bazy danych, do naszego hasła i tak dalej. Natomiast po stronie serwera już możemy to zrobić i to też z kolei nam może ograniczyć problem z tym, że mamy tego single page appa i później musimy na przykład 10, 12, 13 razy odpytać nasz serwer, żeby pobrać jakieś dane. A tutaj możemy to zrobić z komponentem serwerowym. No i tutaj jest jeszcze jedna fajna rzecz, która przychodzi mi do głowy, no bo możemy spojrzeć na ten komponent i sobie pomyśleć, no dobrze, ale mamy na przykład server side rendering, możemy skorzystać z Next.js-a i nie jest mi potrzebny do tego żaden reactowy server komponent, tak? Natomiast wyobraźcie sobie, że tworzenie serwerowych komponentów może nam dać bardzo fajną możliwość taką, że będziemy mieli komponenty w postaci pakietów NPM, które już w stanie są połączyć się z jakąś usługą i zwrócić nam konkretne dane. Ponieważ trzeba pamiętać, że na przykład w Next.js-ie mamy dostęp do server side renderingu, ale mamy jakby możemy to zrobić tylko w kontekście jednej strony. Nie możemy sobie server side renderingować każdego komponentu z osobna, a tutaj tak naprawdę zrodzi nam się możliwość na przykład zaimportowania komponentu z NPM-a, który już w sobie będzie miał logikę odpowiedzialną na przykład za komunikację z jakimś zewnętrznym API, co oczywiście zmniejszy liczbę kodu i rzeczy, o których my jako deweloperzy będziemy musieli się martwić. Będziemy mogli po prostu zaimportować sobie jakiś pakiet NPM, a on już będzie się wykonując po stronie serwera, dobrze wiedział, co musi zrobić w zależności od swojej konfiguracji. Tutaj jeszcze jest ciekawa rzecz, do której możemy użyć serwer reactowych, serwerowych komponentów, a mianowicie chodzi tutaj o taki troszeczkę lepszy code splitting. I tutaj code splitting może działać na takiej zasadzie, że w momencie, gdy serwer zwraca nam komponent, no to od razu ten komponent może zadecydować, jaką porcję danych trzeba nam wysłać. Czyli mamy tutaj na przykład jakiś feature flag, w momencie, gdy jest on prawdziwy, no to zupełnie możemy zapomnieć o tym old photo renderer, możemy wysłać do naszego użytkownika tylko i wyłącznie new photo renderer. No i widzicie, że jest to bardzo fajne z tego względu, że możemy sobie po prostu przeczytać ten kod i dokładnie wiemy, po prostu na to patrząc, co zostanie wysłane do użytkownika. Zaawansowani deweloperzy Reacta mogą oczywiście spojrzeć na ten kod i powiedzieć, że no tak, ale mógłbyś osiągnąć ten sam efekt, mniej więcej ten sam efekt, korzystając na przykład z React Lazy, czyli takiego lazy loadingu komponentów. Oczywiście możemy z tego skorzystać, efekt pewnie będzie zbliżony, ale trzeba pamiętać, że tutaj mamy możliwość po prostu, no nie musimy o tym pamiętać. Zobaczcie, robimy sobie po prostu import, a już jakby webpack, już
React osobno zadba o to, co trzeba nam wysłać w momencie, gdy klient odpyta serwer w sprawie tego komponentu. Nie musimy tego pamiętać, nie musimy pisać jakichś tutaj abstrakcji, jakichś kodów, które to obsługują. No dobrze, ale możecie się zastanawiać, czy to wszystko zastąpi server side rendering. No nie zastąpi, bo te dwie metody będą ze sobą użytkowane obok siebie. Możecie też powiedzieć, że no dobra, ale w zasadzie to nie jest nic nowego, bo już wcześniej się tak wysyłało rzeczy w PHP-ie, że po prostu wszystko było po stronie serwera, to szło do klienta, więc to nie jest nic nowego. Natomiast ja się z tym argumentem nie zgadzam, bo uważam, że reaktowe komponenty, trzeba pamiętać, że one dosyć mocno żyją po stronie klienta. Mają swój wewnętrzny stan po stronie klienta. Możemy coś wyszukać, możemy coś kliknąć, możemy coś zaznaczyć i teraz te React Server komponenty oczywiście muszą działać w taki sposób, że te dwa światy, klientowy i serwerowy, będą ze sobą bardzo fajnie połączone, a dzieje się to w ten sposób, że w momencie, gdy na przykład będziecie mieli aktualizację swojego komponentu, to wtedy serwer Wam wyśle nie zwykłego HTML-a, tylko dane w specjalnym formacie, który React będzie rozumiał. Czyli z jednej strony mamy na przykład komponent po stronie klienta, który ma na przykład jakiś state, ma jakieś tam propsy, dzieje się jakaś interakcja, idzie zapytanie do serwera, a serwer nam na przykład dociąga albo zwraca jakiś nowy komponent, który w zależności od tego, co zrobiliśmy, po prostu łączy się z tym, co mamy na kliencie i my jako deweloperzy nie musimy myśleć na ten temat, no bo jednak pamiętajcie o tym, że w momencie, gdy mamy typowo wszystko renderowane po stronie serwera i później mamy jakieś aktualizacje na kliencie i chcemy to wszystko ze sobą scalić, to gdybyśmy chcieli to robić manualnie, bez użycia jakichś gotowych frameworków czy bibliotek, no to jest to po prostu bardzo ciężkie. Kolejne pytanie, czy zastąpi to Next.js-a? Ja uważam, że w ogóle to nie zastąpi Next.js-a. Uważam wręcz, że Next.js sprawi, że będziemy korzystać jeszcze prościej, jeszcze łatwiej z tych serwerowych komponentów, czyli po prostu to będzie jakiegoś rodzaju abstrakcja, to będzie jakiś element istniejących frameworków, będą najprawdopodobniej jakieś pluginy albo jakieś adaptery, middlewary, cokolwiek, nazwijcie to jak chcecie, które łatwo będą Wam umożliwiały poklejenie tego Waszego frameworka, który może żyć po stronie serwera, z tym, co macie po stronie klienta, więc tutaj uważam, że nie jest to w żaden sposób zagrożenie czy zastąpienie takich narzędzi, które Wam umożliwiają renderowanie rzeczy po stronie serwera. Jaki jest koszt? Trzeba pamiętać, że wszystko w informatyce, wszystko w IT, każde rozwiązanie generuje jakiś koszt. Czasami koszt w postaci tego, że się musimy po prostu ruszyć tyłek i nauczyć jakiejś nowej rzeczy. Czasami jest to koszt, który powoduje jakieś zmiany, na przykład w sposobie, jak wdrażamy aplikację na serwer, albo jak je testujemy, albo jak z nich łatwo na przykład korzystamy, jak możemy wprowadzać w nich zmiany, więc zawsze jest jakiś koszt. A tutaj w tych React Server komponentach myślę, że koszt będzie przede wszystkim taki, że będzie dużo cięższe wdrożenie takich aplikacji, no bo pamiętajcie, że single page appy, to jest w nich właśnie piękne, że one po prostu potrafią wygenerować, wypluć nam HTML, JavaScript, CSS, możemy to wrzucić na serwer i mamy single page appa. Natomiast teraz, gdy będziemy chcieli mieć single page appa, który potrafi jeszcze renderować jakieś komponenty reactowe po stronie serwera, no to oczywiście ten deployment już nie będzie taki prosty. Trzeba też pamiętać, że deweloperzy też będą musieli pojąć, że są takie serwery komponentowe i że to może mieć jakąś implikację w tym, jak ich kod działa na kliencie. Jednak co? Trzeba pamiętać, że React Server komponenty
używanie ich nie jest obowiązkowe. Nie musimy ich uczyć się, nie musimy od razu ich wdrażać do naszych projektów. I to jest właśnie piękne w tego typu bibliotekach, w tego typu podejściach, że jest to po prostu narzędzie, które leży w naszym warsztacie, a my w zależności od tego, co potrzebujemy zrobić, jak potrzebujemy zrobić, to dobieramy odpowiednie narzędzie do naszej roboty. Trochę tak jak z młotkiem, tak? Mamy młotek, którym możemy wbić gwóźdź w ścianę i mamy młot pneumatyczny. Niby są to dosyć zbliżone narzędzia, ale no przecież młotem pneumatycznym nie będziemy wbijać gwoździka. I myślę, że tak samo jest właśnie z React Server komponentami, że nie w każdym przypadku one są niezbędne i w wielu przypadkach zwykłe single page API w zupełności wystarczą. I to nas kieruje do kolejnego pytania, czy muszę się tego uczyć? Myślę, że na ten moment nie ma co sobie w ogóle zaprzątać głowy React Server komponentami, oprócz oglądania tego filmiku i po prostu, żeby mniej więcej rozumieć, o co w tym chodzi i móc się pochwalić na przykład koledze przy kawie czy gdzieś tam na Zoomie, że o tym słyszeliście, bo jest to po prostu eksperymentalny feature. Trzeba pamiętać, że on jest dopiero w fazie rozwoju, może się on zupełnie zmienić i nie ma sensu, myślę, że teraz wrzucać tego do swojego projektu, nie ma sensu, jakoś nie wiadomo jak się na tym rozwodzić. Trzeba poczekać, aż to zostanie wydane. Trzeba później sprawdzić, czy faktycznie tego potrzebujecie, czy faktycznie w waszych aplikacjach macie jakieś problemy wydajnościowe czy też z optymalizacją, które chcecie poprawić i dopiero wtedy możecie podjąć decyzję o tym, że warto jest się tego nauczyć. Tymczasem to wszystko, co dla was przygotowałem. Był to troszeczkę chaotyczny odcinek, no bo jednak feature nowy, nie mogłem za bardzo pokazać konkretów, bardziej wam tylko opowiedziałem to, co wyciągnąłem z różnych artykułów, które przeczytałem na ten temat. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli nie, to zachęcam do podzielenia się swoim feedbackiem w komentarzach. A tymczasem co, życzę ci udanej reszty dnia i do zobaczenia w przyszłości na tym kanale.